Jesteśmy w trakcie rekrutacji do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Dzisiaj o ofercie Instytutu Politechnicznego będę rozmawiała z doktorem inżynierem Pawłem Modzelem, dyrektorem Instytutu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani. Proszę powiedzieć, co oferuje Pana Instytut, jakie kierunki, z jakich kierunków mogą skorzystać przyszli studenci? W Instytucie prowadzone są w tej chwili dwa kierunki kształcenia. Pierwszy to jest automatyka i robotyka oraz metalurgia. W ramach automatyki i robotyki oferujemy trzy specjalności. Jest to automatyzacja i utrzymanie ruchu. Druga specjalizacja to jest elektrotechnika przemysłowa oraz robotyka i mechatronika. W ramach każdej z tych specjalizacji istnieje możliwość uzyskania wiedzy właśnie w zakresie tematycznym. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te specjalności są związane tematycznie z automatyką i robotyką, przy czym każda z nich swoiście dodatkowo jest ukierunkowana na ten taki wydźwięk specjalizacyjny, który daje szerokie możliwości, jeśli chodzi o możliwości późniejszego zatrudnienia w obszarze, w rejonie Głogowa, w najbliższych nam w otoczeniu zakładach przemysłowych. Dodatkowo, jeśli chodzi o ofertę kształcenia, od niedawna otworzyliśmy specjalność elektrotechnika przemysłowa. Jest to związane z faktem, iż w szkołach w rejonie Głogowa prowadzone są zajęcia w klasach głównie typu technikum właśnie w kierunku elektrotechniki i dodatkowo zdajemy sobie sprawę z tego, bo takie mamy sygnały także z naszych kontaktów z przemysłem, iż w wielu firmach są osoby, które już pracują w tym zawodzie, natomiast chciałyby pogłębić swoje kwalifikacje i osiągnąć wyższy status, jeśli chodzi o sytuację zawodową. W związku z tym właśnie uruchomienie tej specjalności jest skierowane szczególnie dla nich, ponieważ do tej pory mieliśmy takie obserwacje, iż w momencie, kiedy powstawały jakieś nowe kierunki kształcenia, ten nabór znacząco się zwiększał. Było to często związane właśnie z dużym zainteresowaniem wśród osób już pracujących, więc tym bardziej tutaj uznaliśmy, że należy także i taką ofertę przygotować i została ona zrobiona. W chwili obecnej już jest możliwość podjęcia studiów właśnie z myślą o tej specjalności. Jakimi środkami dydaktycznymi dysponuje Instytut? W Instytucie w ostatnim czasie mieliśmy możliwość znacznego uzupełnienia naszych laboratoriów, naszej bazy dydaktycznej. W ramach funduszy, które uczelnia uzyskała z ministerstwa. Były to dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 lat kwoty po 1 000 000 zł. Udało nam się uzupełnić znacząco naszą bazę dydaktyczną. Rozbudowaliśmy bardzo pracownię automatyki i robotyki. Udało nam się zakupić nowy sprzęt związany z pracownią elektrotechniki przemysłowej z napędami elektrycznymi. Bardzo mocno rozbudowana została pracownia sterowników przemysłowych, dzięki czemu tak naprawdę myślimy, że jeśli chodzi o nasze możliwości dydaktyczne, naprawdę jesteśmy w stanie konkurować z dużo większymi niż my uczelniami. No właśnie, jest to instytut, w którym studiując te kierunki, które Pan wcześniej wymienił, oprócz teorii bardzo ważna jest praktyka. No, jak słyszymy, jest dużo środków dydaktycznych, jest dużo sprzętu, na którym można ćwiczyć pozyskaną wiedzę i doszkalać swoje umiejętności. No ale jak to jest z tymi zajęciami praktycznymi? Jak dużo ich jest w cyklu studiów? Jeśli chodzi o cykl studiów, to w tym momencie można powiedzieć, że zajęcia o charakterze praktycznym, czyli ćwiczenia, laboratoria, projekty, zajmują blisko 70% godzin czasu, który student poświęca tutaj na uczelni. Natomiast dodatkowym takim istotnym aspektem praktycznym jest to, że w trakcie studiów w tym momencie studenci są zobligowani do tego, aby odbyć praktycznie półroczną praktykę w zakładach przemysłowych. Te praktyki realizowane są właśnie tutaj w rejonie Głogowa, w samym Głogowie, w otoczeniu Głogowa. I student po takiej praktyce, można powiedzieć, że wraca do nas jako osoba, która już zetknęła się z przemysłem i z realnymi wymogami, jakie później po ukończeniu studiów będą od niego oczekiwane. No właśnie, bo ten rynek pracy, szczególnie jeżeli chodzi o takie instytucje, firmy branżowe, mocno się zmienia. Automatyzacja wciąż się rozwija, wszystko idzie do przodu. Czy uczelnia dostosowuje się do właśnie zmieniającego się rynku pracy? Tak, wręcz można powiedzieć, że jednym z takich działań w tej chwili, jakie realizowane są w Instytucie, jest między innymi fakt wniosku, który złożyliśmy do Ministerstwa w celu utworzenia nowego kierunku. Tym kierunkiem jest inżynieria i logistyka produkcji.
podstawą do opracowania takiego wniosku było pewne rozeznanie rynku, jakie z jednej strony mamy w ramach własnych kontaktów z przedstawicielami przemysłu, a poza tym posiłkowaliśmy się też różnego rodzaju badaniami, jakie są dostępne w tym zakresie, jeśli chodzi o trendy rozwojowe w zakresie czy to przemysłu, czy potrzeb, jakie w przemyśle występują. I tak jak powiedziałem, kierunek inżynieria i logistyka produkcji w pewnym sensie łączy w sobie te umiejętności, jakie w tej chwili bardzo często w zakładach przemysłowych są oczekiwane od osób, które byłyby przyjmowane do pracy. Są to osoby, które z jednej strony posiadają gruntowną wiedzę techniczną, ale także dodatkowo ten aspekt logistyki znacząco pomaga między innymi z punktu widzenia firmy w tym, aby prowadzić procesy przemysłowe tak, żeby przebiegały one z jednej strony sprawnie, ale z drugiej strony ten aspekt ekonomiczny także dzięki temu jest osiągany na wyższym poziomie niż w innym przypadku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest w czołówce uczelni zawodowych w kraju, której studenci po ukończeniu studiów mają łatwość w zdobywaniu pracy. Czy to dotyczy także studentów Instytutu Politechnicznego? Niewątpliwie tak, przy czym muszę przyznać, że tutaj ten wskaźnik jest szczególnie, można powiedzieć, interpretowany z jednego powodu. W tym momencie praktycznie 70% naszych studentów to są już osoby pracujące. Nawiasem mówiąc, ten aspekt studiów dla osób, które już pracują i chcą pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe, jest dla nas bardzo istotnym czynnikiem i z tego też względu staramy się wręcz naszą ofertę edukacyjną w ramach Instytutu Politechnicznego dopasować także do możliwości i potrzeb studiowania właśnie przez osoby pracujące. W praktyce realizujemy to w ten sposób, że zajęcia staramy się organizować głównie w godzinach popołudniowych. Dodatkowo plan zajęć układamy w taki sposób, żeby komasując pewne rzeczy, można było wygospodarować jeden bądź dwa dni w tygodniu w taki sposób, żeby te zajęcia nie odbywały się codziennie, co daje jednak, wydaje mi się, znaczące możliwości, że tak powiem, ułatwienia kandydatom na studia czy samym studentom prowadzenia zarówno życia zawodowego, życia osobistego, jak i godzenia tego z nauką. Powiedział Pan, że współpracujecie z firmami tutaj w okolicy. Czy często zdarza się tak, że student, który aktualnie nie wykonuje pracy zawodowej, po takich praktykach dostaje ofertę pracy? Tak, są to stosunkowo częste przypadki. Studenci trafiają, zależnie od kierunku, jaki studiują, zarówno do firm związanych z kombinatem KGHM, trafiają także do firm przemysłowych z zakresu przemysłu automotive, ale nie tylko, do różnych firm, większych, mniejszych. I często się zdarzają sytuacje tego rodzaju, że w tych firmach już pozostają. Także wydaje mi się, że ta nasza współpraca, która jest realizowana między Instytutem Politechnicznym, uczelnią, a zakładami przemysłowymi, także i tutaj można powiedzieć, że notujemy pewnego rodzaju sukcesy. Nazwałbym to w ten sposób, iż pomagamy czasami studentom w tym, aby to ich zaangażowanie w studia przekładało się później na możliwości uzyskania lepszej pracy. A gdzie studenci, przyszli studenci mogą znaleźć informacje na temat rekrutacji? Tu pozwolę sobie odesłać wszystkich zainteresowanych na naszą stronę uczelni. Jest tam odpowiednia zakładka dotycząca właśnie rekrutacji. Proces rekrutacyjny w chwili obecnej odbywa się głównie w trybie elektronicznym. Dopiero w końcowym etapie jest konieczność dostarczenia dokumentów już w formie tej tradycyjnej. Natomiast wszystkie informacje są zawarte właśnie na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo.